Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz z podcastu Padlog. Dzisiaj chciałbym zaprosić na kolejny unboxing. Tym razem jest to unboxing sprzętu, czyli Xbox One S. Nabyłem ten bundle, ponieważ nadarzyła się świetna oferta w sieci Game. Tutaj w Anglii po prostu miałem starego Xboxa, tego pierwszego premierowego, i po prostu wymieniłem go właśnie na Xboxa One S. Bardzo dobra oferta. To jest bundle z Forza Horizon 3 i z dodatkiem Hot Wheels. To są wersje cyfrowe oczywiście, ale bardzo, bardzo dobra gra i po prostu jeden z lepszych ekskluzywów na tą konsolę. No, Xbox One S charakteryzuje się tym oczywiście, że ma HDR, czyli ja posiadam osobiście telewizor 4K z HDR-em, także właśnie jutro jest premiera Forzy Motorsport 7. To jest idealna okazja, żeby po prostu cieszyć się po prostu lepszą grafiką. Dla mnie to jest bzdurą, że Forza Motorsport 7 ma premierę właśnie już jutro, a Xbox One X, czyli ten najmocniejszy Xbox z rodziny Microsoftu, premierę ma dopiero 7 listopada i ewentualnie, jeżeli ktoś się chce cieszyć tą grą w 4K, także musi czekać prawie ponad miesiąc, to jest troszeczkę niedorzeczne. A tutaj po prostu grafika będzie, wiadomo, Full HD, ale będzie z HDR-em, jeżeli mamy 4K. SK jeszcze charakteryzuje się tym oczywiście, że jest to też bardzo dobry odtwarzacz Blu-ray 4K, Ultra HD filmy, czego nie ma niestety PlayStation 4 Pro. To jest taka trochę dziwna decyzja. Tutaj mamy bardzo też dobrej jakości odtwarzacz filmów Blu-ray 4K. Także no tak to się prezentuje. To jest taka obwoluta. Tył pudełka taki sam. Wiadomo, zdejmujemy obwolutę i tak wygląda samo pudełko. Bardzo ładnie to jest zapakowane. Naprawdę Microsoft, to jest takie pakowanie w stylu Apple'a, można powiedzieć. Bardzo dobra jakość. No i otwieramy. Tutaj mamy taką szybką, można powiedzieć, instrukcję. No, oczywiście podstawy, wiadomo. Taka kartonowa wkładka. Dalej, może to damy na bok. Dalej, drugą rzeczą jest, którą znajdziemy tutaj, jest oczywiście kabel zasilający. Tak, wiadomo, standard. Następnie kabel HDMI. Te kable, trzeba też powiedzieć, że są bardzo dobrej jakości, te, które są dodawane właśnie do Xboxów. Poprzedni Xbox też miał bardzo dobrej jakości kabel HDMI dodawany. Także kabel, no, baterie do pada. I oczywiście sam pad. Już sobie otworzymy. Sam pad też na pewno prezentuje się bardzo fajnie, to połączenie białego z czarnym. Tutaj widzimy naprawdę rewelacja. Ten stary mój pad już zaczął tak troszeczkę skrzypieć, gdzieś tam coś, ten plastik tak już nie do końca, już był troszeczkę schodzony, wiadomo, od premiery już minęło trochę czasu, a teraz tutaj jest poprawiona też ten faktura tego plastiku, bardzo fajnie się trzyma, bardzo dobra jakość wykonania, także naprawdę pad wygląda bardzo fajnie i estetycznie. No i teraz przechodzimy do samej konsoli. A tu jeszcze jest taka kartonowa wkładka. Aha, i tu są papierki, czyli tak jak mówiłem, tutaj no jest Xbox Game Pass na miesiąc i też jest Xbox Live 14-dniowy, czyli na 2 tygodnie. Tam jest kod. A tutaj mamy oczywiście też właśnie tą Forzę Horizon 3 i dodatek Hot Wheels. Tutaj na odwrocie też jest kod, wiadomo, że nie będę pokazywał. Tak to wygląda. No i z papierków to jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o gwarancję, taka książeczka, wiadomo, standard. No i dalej już pozostała nam tutaj w pudełku tylko już sama konsola. No trzeba przyznać, że w porównaniu z tym standardowym Xboxem, no to jest bardzo mała, zgrabna, naprawdę design świetnie się udał. Tutaj fajnie to odnowili. Bardzo estetycznie to jest wszystko wykonane. I tak, już momencik.
Czyli można powiedzieć, że jest to model Slim, tak, Xboxa. No i co warto też uwagi, to jest to, że zasilacz jest wbudowany już w środku konsoli, także na pewno to jest na plus. Zmieścili tutaj wszystko, tak jak PlayStation ma zasilacz wbudowany, tak i teraz Xbox również. Naprawdę trzeba powiedzieć, że robi wrażenie. Fajne połączenie tego białego z czarnym. Tutaj taka wywiecznik po prostu na wiatrak. No i standardowo wszystkie wejścia, wyjścia, tak. HDMI out, in, wejście internetowe, wejście na kabel optyczny, tak, wejście na zasilanie, oczywiście standard, tak. No i tutaj jest czarno od spodu. Też jest taka matowa, nie będzie się tutaj nic rysować, bo te wiadomo, stare i standardowe Xboxy to się rysowały. No i z tego co miałem też okazję widzieć Xboxa One X na żywo na Gamescomie czy na EGX, to naprawdę jest tych samych rozmiarów, wygląda bardzo podobnie, tylko oczywiście jest innego koloru, tak. Także będzie grane, Forza Motorsport 7 właśnie już czeka. Zapraszam też na unboxing właśnie Forza Motorsport 7, która pojawi się na naszym blogu. I to jest edycja Steelbook, edycja Ultimate, także no i oczywiście wrażenia ze ścigałki z Forza Motorsport 7 będą omawiane oczywiście w którymś z kolejnych odcinków Padloga. Także to by było na tyle, to był unboxing Xboxa One X. Tutaj jeszcze tak wygląda tył pudełka może. Czyli te największe hity, Gears of War, wiadomo, Forza, tak, Record, który też dostał niedawno patcha. Także na pewno bardzo fajny sprzęt i podzielę się też również wrażeniami z użytkowania i jakieś takie porównanie zrobię eski właśnie ze starym modelem Xboxa One. Także to by było na tyle. To był unboxing Xboxa One S. Zapraszam do słuchania naszego podcastu i na kolejne unboxingi. Na razie.